Myśmy się umówili, że ja z Jackiem umówiliśmy się, że opowiem Państwu o nauczaniu stoickim w bardzo takim konkretnym kontekście. Mnie to po prostu bardzo ciekawi, więc ja chętnie korzystam z okazji, żeby o tym opowiadać. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli mówię o stoikach, to Państwu wszystkim kojarzy się taki szlagwort jak stoicki spokój. Tak? Cokolwiek by to znaczyło, pozostało w pamięci i świadczy o jednej bardzo ważnej kwestii. Znaczy, no, świadczy o tym, że mimo, że ostatni tacy myśliciele stoicy funkcjonowali w cesarskim Rzymie, to tradycja, pojęcia i pewne idee żyją w nas nieprzerwanie. I to jest pierwsza ważna z mojego punktu widzenia kwestia. Stoicy, o czym warto wiedzieć, nie tylko pozostali w pamięci jako ci spokojni mędrcy, których nikt nie poruszy i trwają nieporuszeni, nie, bez emocji wobec najbardziej wymagających wydarzeń życia, ale stoicy stworzyli kilka niesłychanie ważnych idei, które ciągle w nas żyją, w których się obracamy. Stoicy stworzyli pojęcie miłości bliźniego. To jest pomysł stoicki. Stoicy wypracowali koncepcję rachunku sumienia. Jeżeli ktoś Państwu mówi, zrób sobie rachunek sumienia, to świadomie lub raczej nieświadomie odwołuje się do pewnej idei stoickiej. Stoicy, co bardzo istotne, stworzyli pojęcie wspólnoty wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi. Nie tylko, jak to w starożytnej Grecji było, samych Greków. Grecy versus barbarzyńcy. Barbarzyńcy, czyli ci, którzy bełkoczą. Nie tylko sami Rzymianie. W stoickich szkołach nie tylko nauczano mężczyzn, ale nauczano również kobiety. To w tamtych czasach było przekroczenie niesłychanie ważnej bariery. Tak? Wszyscy. Nie tylko nauczano ludzi wolnych, nauczano niewolników. Jednym z najsławniejszych mędrców stoickich i nauczycieli był Epiktet, który był niewolnikiem. Jako niewolnik chodził do szkoły i tam uczył się filozofii. Stoicy stworzyli pojęcie, że tak powiem, jedności całej ludzkości, wszystkich ludzi, gdziekolwiek są, wspólnoty międzyludzkiej, o którą trzeba dbać, którą trzeba rozwijać, którą trzeba organizować, rzymskie prawo, rzymskie drogi, której trzeba również bronić. Jeżeli dzisiaj żyjemy w globalnym świecie, świecie, który stanowi jedność i gdy coś wydarza się gdzieś na jakiejś dalekiej wyspie czy w głębi Afryki i jakoś czujemy się tym poruszeni, a co więcej czujemy się za to odpowiedzialni, uważamy, że powinniśmy poprzeć jakąś akcję humanitarną, a może nawet i wsiąść i pojechać i w ramach wolontariatu gdzieś pracować, to dziedziczymy właśnie te tradycje. To ta tradycja stworzyła ten wspólny świat, w którym żyjemy. Mówię o tym ze względu na główny pomysł tego mojego wykładu. Otóż stoicki wojownik. Mam powiedzieć o stoickim wojowniku. Dlaczego o stoickim wojowniku? Dlatego, że znalazłem jakiś czas temu całą serię książek, które powstały i są na użytek ludzi, którzy kształcą się w amerykańskich akademiach wojennych. A w Naval Academy uczy się młodych elewów etyki i formacji w oparciu o idee stoickie. Stoicki wojownik. Gdy mówimy o stoickim wojowniku, musimy sobie powiedzieć o tym zarówno o tym, co formuje stoickiego wojownika, jak i o tym, o co stoicki wojownik ma walczyć. Mój przedmówca mówił o tym, że na wojnie, że lider, że dowódca musi mieć jasne pojęcie swojej misji. Otóż w tym przekazie, który pozostał po stoikach, to pojęcie misji jest niesłychanie wyraźne i to pojęcie misji, świadomość tej misji w istotny sposób kształtuje tego, który jest tej misji nosicielem i pozwala mu radzić sobie w ekstremalnych warunkach. I o tym będę chciał Państwu opowiedzieć. Taką ikoniczną postacią w amerykańskim świecie wojennym jest kompletnie nieznany w Polsce admirał Stockdale. James Bond Stockdale. Historia Stockdale'a, krótko mówiąc, jest taka. Stockdale był bardzo dobrze wykształconym człowiekiem i tak się składa, że znał nieźle filozofię stoicką. Stockdale służył w lotnictwie marynarki wojennej i był najwyższym rangą oficerem amerykańskim, którego udało się Wietnamczykom wziąć w czasie wojny wietnamskiej do niewoli. Zestrzelił go, spadł,
wzięli go do niewoli. Stockdale opowiada potem w swoich pamiętnikach, że gdy spadał na spadochronie i w środek wietnamskiej wioski, tam już widział, jak się ludzie na niego czekają jakimiś kijami i tak dalej, myślał, oho, no to spadam w środek świata Epikteta. Zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. No i tak, prawdę mówiąc, ja niewiele wiem o dokonaniach bojowych Stockdale'a, ale ze wszystkiego, co o nim wiadomo, jeżeli Państwo sobie wpiszecie gdzieś w Google jego imię i nazwisko, to zobaczycie, ile stron Wam się pojawi. Największą swoją bitwę Stockdale toczył w miejscu, które nazywało się wśród Amerykanów Hanoi Hilton, w wielkim obozie, w którym Stockdale przesiedział 7 lat. 7 lat w obozie koncentracyjnym. Nie są żarty. W tym obozie Stockdale był najstarszym rangą oficerem. Ponieważ był najstarszym rangą oficerem, więc no, był nieformalnym dowódcą wszystkich pozostałych. Stockdale poczuł, że musi wymyślić coś, musi znaleźć jakiś patent na to, żeby pomóc wszystkim tym ludziom w tych ekstremalnych warunkach przetrwać. No, ekstremalnych, może i trudniejszych niż warunki bojowe. Stockdale, co istotne dla naszej historii, potem gdy wrócił już do Ameryki, był jednym z głównych rozmówców Jima Collinsa, gdy Jim Collins zbierał materiały do swojej książki From Good to Great i szukał wzorów wybitnego przywództwa. Mam wrażenie, gdy ja czytam tę książkę, powiedzmy z moim specyficznym spojrzeniem, że tych treści stoickich w modelu przywództwa, który zbudował Collins, jest bardzo dużo. Otóż z rozmów ze Stockdale'em, na podstawie rozmów ze Stockdale'em, Collins zbudował takie pojęcie, które nazwał paradoksem Stockdale'a. Paradoks Stockdale'a z grubsza rzecz biorąc brzmi tak, że jesteś w paskudnych okolicznościach. To żadnych złudzeń. Patrz prosto w oczy brutalnej rzeczywistości, która cię otacza. To jest pierwsze. Ale z pełną świadomością brutalności rzeczywistości, w której się znalazłeś, ani na moment nie trać wiary w to, że sobie z nią poradzisz. Po pierwsze, miej pewną jasność co do brutalności świata, w którym się znalazłeś. Żadnych złudzeń, że tutaj będzie miło i przyjemnie. Nie będzie miło i przyjemnie. Gdy do obozu trafiali nowi jeńcy, to Stockdale dbał o to, żeby im wytłumaczyć, że nie mają na co liczyć. Nie mają pokładać żadnej nadziei w tym, że za chwilę zdarzy się jakiś cud i z tego obozu wyjdą. Że, nie wiem, na Boże Narodzenie, że na Święto Dziękczynienia coś ktoś załatwi, że można sobie wyznaczyć jakąś datę i trwać jakoś do tej daty i się z tego uwolnić. Nic z tego. Kto w ten sposób będzie myślał, ten pierwszy padnie, mówił Stockdale. Podobało się zresztą do starego doświadczenia, jeżeli ktoś z Państwa zetknął się z książkami Wiktora Frankla. Frankl, również więzień obozów, znaczy więzień nazistowskich obozów, opisuje jak to, kiedy najwięcej ludzi umarło w Dachau, w którym był pod koniec wojny. Najwięcej ludzi umarło w Dachau między Bożym Narodzeniem 1944 roku, a Nowym Rokiem z 1944 na 1945. Dlaczego? Co się stało? No, Frank był psychologiem i lekarzem, się na tym zastanawiał. No, nic się nie zmieniło. Nie było gorzej niż zwykle, nie było zimniej niż zwykle, żarcie nie było bardziej podłe niż zwykle. Dlaczego umarli? Ano dlatego, że zawiodła ich nadzieja, że na przykład na Boże Narodzenie Amerykanie ich wyzwolą. No więc Stockdale przestrzegał przed takim złudzeniem. Nie łudź się. Jesteś w paskudnych okolicznościach. Musisz sobie z nimi dać radę. Bez złudzeń, że to będzie trwało krótko. Albo bez złudzeń, że to się cudem jakimś skończy. Bez złudzeń. To był pierwszy element przekazu Stockdale'a i paradoksu Stockdale'a. Stockdale opisuje również w swoich wspomnieniach, że się zastanawiał już jakoś tak nieformalnie objął tę swoją funkcję w obozie, zastanawiał się nad tym, jaki rozkaz powinien wydać żołnierzom. Co powinien im powiedzieć? No, co powiedzieć ludziom w takich warunkach? Co powiedzieć, że jak cię wezmą na tortury, to odgryź sobie język i nic nie powiesz? Nie powiedz? No powiesz. Żadnych złudzeń. Już oni znają na to sposób, żeby wszystko z ciebie wyciągnąć. Co? Masz udawać, że się bólu nie boisz? Boisz się, tak ci dołożą, że będziesz wył z bólu i wił się na podłodze. Nie ma co.
nie ma co udawać, że się podoba takim okolicznościom. Nie ma co się zgrywać, nie ma co się oszukiwać, bo jak się będziesz oszukiwał i ulegał złudzeniu, to się złamiesz. Stockdale porozumiewał się z żołnierzami przez pukanie w ścianie, więc te rozkazy i polecenia musiały być proste. Wymyślił taki akronim, po angielsku Back USA. Ja już nie będę tego szczegółowo rozwijał. Sens był taki: back, do not bow. Nie padaj przed nimi na kolana publicznie. Nie daj robić z siebie widowiska. Nie daj sobie wmówić żadnej zbrodni. Don't kiss them goodbye. Nie wysyłaj im całusków. Taki był sens tego akronimu. Zobaczcie Państwo, co Stockdale powiedział żołnierzom. Nie powiedział im, nie dajcie się złamać podczas tortur, bo tego się nie da zrobić. Nie powiedział im o różnych rzeczach niemożliwych związanych z całym tym uwikłaniem, w którym się znaleźli. Stockdale powiedział, nie daj się zgnoić, nie daj się rzucić na kolana. Nie pozwól, żeby ktoś przetrącił twój wewnętrzny pion. Cokolwiek się z tobą zdarzy, fizycznie i psychicznie, cokolwiek powiesz, co oni będą tam z tobą robili, co wyjęczysz z bólu, nie daj się we środku złamać. Nie daj się upodlić. Nie padnij na kolana, bo jak tu w głowie padniesz na kolana, to będzie po tobie. Nie ulegaj złudzeniu, że okoliczności, w których się znalazłeś, nie są paskudne, ale zastanów się, co w tych okolicznościach, w których się znalazłeś, możesz kontrolować. Nad czym ty rzeczywiście możesz zapanować, co rzeczywiście możesz zrobić, gdzie jest twoja linia obrony. Później, gdy wszyscy po latach wrócili do kraju, różni żołnierze, którzy byli w tym obozie, opowiadali, że nauczanie Stockdale'a, ten bardzo prosty przekaz, którym się z nimi dzielił, pozwoliło im przetrwać, że no, zawdzięczają mu zarówno życie, jak i zawdzięczają mu, że są w stanie normalnie funkcjonować, że pozostali normalnymi ludźmi. W całym tym swoim prostym akronimie Stockdale rzeczywiście odwołał się, Stockdale nie nauczał nikogo stoicyzmu w obozie, był na tyle przytomny i światły, że wiedział, że nie będzie udzielał lekcji filozofii, tylko że ma właśnie skonstruować prosty przekaz. Niemniej w tym prostym przekazie odwołał się do pewnych fundamentalnych idei, do czegoś, co stanowi fundament stoickiego przekazu. Co jest tym fundamentem? No, nie będę streszczał doktryny, nie opowiadał o wszystkim, ale stoicy zastanawiali się, no faktycznie zastanawiali się nad tym stoickim spokojem. Stoicyzm zrodził się w bardzo burzliwych czasach, tymi, którymi się pan zajmował, Aleksander Wielki, epoka helenistyczna, wojny, szaleństwo, kurz bitew, przewalające się armie. I stoicy byli jednymi z ludzi, którzy zastanawiali się, no jak żyć w tym szalonym świecie. A wszystko, co było jakoś ustalone, były jakieś jasne reguły, wiadomo było, kto jest po tej stronie, kto jest po tej stronie, z kim się kolegować, kogo mówić. A wszystko się zaczęło rozpadać, wirować, zmieniać. Jak żyć w szalonym świecie? No jakoś zachować spokój. No dobra, jak zachować spokój, to zastanówmy się, a co nas niepokoi? Co sprawia, że tak trudno nam sobie poradzić ze spokojem? Być może państwo, pewnie państwo wszyscy byli na gladiatorze. Byliście. No, gladiatorze jest otwierająca scena. Co widzimy w otwierającej scenie? Tuż przed bitwą, mamy bitwę z Markomanami czy z Germanami. Widzimy kogo? Widzimy cesarza Marka Aureliusza. Co cesarz robi po bitwie? To jest taka krótka scena. Po bitwie Marek Aureliusz siedzi w namiocie i pisze szybko. Marek Aureliusz, na koniec dnia, Marek Aureliusz był nie tylko cesarzem, był wybitnym stoickim myślicielem, na koniec dnia robił notatki. Te notatki pozostały. Były tak świetne, że ludzie chcieli je przepisywać. Jeżeli pójdziecie do księgarni dobrej, znajdziecie rozmyślanie Marka Aureliusza. Marek nie pisał dla kogoś, nie pisał dla mnie, nie pisał dla was tego wszystkiego. Marek pisał dla siebie. Pełny tytuł tej książki to są rozmyślania do siebie samego. Marek pisał rozmyślania do siebie. O czym pisał? Ano, sam sobie pisał o tym, co dzisiaj cię przeraziło.
co cię zaniepokoiło, co cię poruszyło, co cię wkurzyło, co zburzyło twój spokój, co takiego się wydarzyło. Co się wydarzyło i co ty sobie o tym pomyślałeś? Co się wydarzyło i jak ty to odczułeś, jak emocjonalnie na to zareagowałeś? Ja mam wrażenie, zawsze czytając ten tekst, a wracam do niego co jakiś czas, że Marek, różne rzeczy go poruszają, ale Marek buduje i opisuje różne taktyki radzenia sobie z tym, co go porusza. Robi taką mapę rzeczy, które burzą nasz niepokój. Co budzi nas niepokój? Dlaczego nie można spokojnie żyć? No. Taka pierwsze źródło, które pojawia się w tekstach Marka, to są inni ludzie. No wiecie co, no, kto bardziej potrafi wkurzyć. No, budzę się rano, mówi Marek, budzę się rano i myślę o tym, że spotkam tego, tamtego, zrobi to, powie tamto. Jak sobie z tym poradzić? No mówi gdzie indziej, no to nie zajmuj się tak bardzo innymi ludźmi. Ty się zajmij tym, co ty myślisz. Zajmij się swoimi planami. Jak będziesz się tak bardzo zajmował, przeżywał, zawracał sobie głowę tym, co myślą inni ludzie, nigdy nie osiągniesz spokoju. Inni ludzie to jest problem. A co jeszcze nas wkurza? Co jeszcze burzy nasz spokój? No nasz spokój, kto bardziej potrafi człowiekowi zaszkodzić niż on sam? No, ile robimy takich rzeczy, których wolelibyśmy nie zrobić, a ile razy coś nas zdenerwuje, albo coś nas podnieci, albo coś nas pociągnie, a potem mówimy sobie, nie trzeba było. Nasze emocje, nasze pragnienia, to co w nas buzuje, to jest poważne źródło niepokoju i, że tak powiem, zagrożenia. I potem mówię, no nie, na spokojnie bym tego nigdy nie zrobił. To nie byłem ja, coś mnie poniosło, coś się wydarzyło. Tak, ja sam jestem dla siebie poważnym źródłem niepokoju. Muszę znaleźć na to jakiś sposób. Co jest źródłem niepokoju? Takim fundamentalnym, czego się tak naprawdę boimy, co gdzieś podskórnie, w nieświadomości, boimy się śmierci. Patrzymy na przemijanie, patrzymy, jak to wszystko się zaczyna i kończy. Mamy jakieś plany, coś budujemy, domy, kupujemy samochody, pracujemy, budujemy karierę, piszemy książki, a się rozwieje. Tak? No po co te starania? No nic, nie zatrzymają upływu czasu. Tak? Mówi Marek, upływ czasu to jest to, co przeraża. I pyta sam siebie wielokrotnie w tym tekście, dlaczego ja się tego boję? Dlaczego mnie to niepokoi? Co powinienem myśleć, żeby temu nie ulegać? Co w sumie nas niepokoi, gdyby tak z tej mapy, którą Marek buduje, wyciągnąć jakiś wniosek? Niepokoi nas to, co jest od nas niezależne, na co nie mamy żadnego wpływu. Stale konfrontujemy się z czymś, z czym nie możemy sobie poradzić, no z innymi ludźmi. No. Można sobie poradzić? No nie można, no wykręcą zawsze jakiś numer, zawsze coś się dzieje. No. A z tymi gwałtownymi uczuciami, namiętnościami, które w nas buzują, da się zawsze poradzić? No nie da się poradzić. No. To koledzy terapeuci mają z tego potem profit, no, z rozmów na ten temat nie da. A z tym przemijaniem nie da się poradzić. Stale konfrontujemy się z tym i żyjemy w takiej konfrontacji między tym, co ode mnie zależy i tym, co ode mnie nie zależy. Co ode mnie nie zależy? Mój los. Używamy takiego ogólnego pojęcia losu na opisanie tego wszystkiego, w co jestem wprzągnięty, co mnie wikła, co ode mnie nie zależy. I zobaczcie Państwo, co my mówimy o tym losie. Mamy takie dwa. Doświadczenie językowe podsuwa dwa sformułowania. Mówimy o losie. Mówimy przypadki losu. Takie paradoksalne sformułowanie. Coś się zdarza, ale zdarza się losowo. Ja nic nie mogłem z tym zrobić. Wydarzyło się, nie? Przypadek losu. Ale mówimy, Zygmunt Bauman użył kiedyś takiego sformułowania. Los i jego oddziały partyzanckie zwane przypadkami. Oddziały partyzanckie. Gdzieś? Gdzie? Wypadło. Ale mówimy również nieuchronność losu. Tak? No, nie mogło się nie wydarzyć, no, bo to było nieuchronne. O czym mówimy? Mówimy o tym, że coś się wydarza nagle. No, żyjemy w jakimś świecie, którym wydaje nam się kontrolujemy, mamy jakoś uporządkowany. Wydarzyło się. Los tak chciał, mówimy. No ja już nic nie mogłem na to poradzić. Nie było tego w moim planie. Nie było tego w moim projekcie mojego życia albo jakiegoś jego fragmentu. Los tak zrządził.
wydarzyło się, tak? Przypadek losu. Ale gdy potem patrzę na ten przypadek losu i tak z perspektywy czasu i wstecz, to widzę, że to była nieuchronność losu, że to się nie mogło nie wydarzyć. Bo była jakaś jedna przyczyna, zatem była inna przyczyna, zatem jeszcze czwarta przyczyna. Gdy mówimy o losie, gdy stoicy mówili o losie, los był niesłychanie ważnym fragmentem ich nauczania, ważnym elementem ich nauczania. Gdy mówimy o losie, no to mówimy o tym, że wszyscy jesteśmy wprzęgnięci w jakiś nieogarniony, to istotne, ciąg zdarzeń, ciąg przyczyn, ciąg powiązań, uwikłań, oddziaływań, na które nie mamy wpływu. Jesteśmy ich fragmentem, najróżniejszych. W sensie, nie wiem, jakichś ciągów zdarzeń fizycznych, nie wiem, kosmosu, ale również takich uwarunkowań kulturowych, uwarunkowań osobistych, gdy każdy z nas wychował się w jakiejś rodzinie, ta rodzina ma jakąś swoją przeszłość i to również w taką przeszłość emocjonalną, jakichś struktur, jakichś uwarunkowań, jakichś wzorców postępowania. No nie wiem, to Jacek mógłby 5 wykładów bez trudu o tym opowiedzieć, czy całym tym rodzinnym uwarunkowaniu, które nas niesie, które nas kształtuje. Tak? Jesteśmy w jakiejś takiej bardzo zróżnicowanej, wielorakiej sieci powiązań, jakimś wielkim kontekście, z którym musimy się jakoś poradzić. To on przynosi różne wydarzenia w świecie wokół nas, ale przynosi również różne wydarzenia w nas samych. Te różne poruszenia emocjonalne, to coś, co wychodzi z naszej nieświadomości, to wszystko jest elementem tej wielkiej sieci losu, w której funkcjonujemy. I stoicy to doskonale wiedzieli. To widzieli, że żyjemy w jakimś wielowarstwowym kosmosie i mówili sobie, no dobra, to jak w tym żyć? Jak zachować spokój, skoro to ciągle podrzuca jakieś niespodziewane i niechciane wydarzenia? Jak w tym żyć? Aha, mówili to, wiesz, to ty się zastanów, kim ty jesteś w tym wszystkim. Gdzie ty jesteś w tej całej sieci kosmicznej? Gdzie? Bo jak dowiesz się, kim ty jesteś w tej sieci, to dowiesz się, co od ciebie zależy. Bo na te przypadki losu są od ciebie niezależne. Dowiesz się, co od ciebie zależy. No, jest ten cały kontekst społeczny, ci inni ludzie, ten cały kontekst społeczny, kultury, uwarunkowań społecznych. Czy ty jesteś tym kontekstem społecznym? Oczywiście pełnisz w tym kontekście społecznym jakąś rolę, tak, jakąś personę, odgrywasz jakąś rolę, masz jakąś pozycję, ale czy ty jesteś tą pozycją w tym kontekście społecznym? No nie. Tym nie jesteś. Są tacy żołnierze, którzy wracają do domu i musztrują wszystkich, prawda? Albo są tacy, którzy nie potrafią wyjść z roli. Albo wczoraj rozmawiałem z kimś i ktoś opowiadał, że żona mu mówi, ty w domu to nie jesteś dyrektorem. No, ale to każdy z nas jakoś tego doświadcza. Nauczyciel, który poucza w domu, no i tak dalej. Nie jesteśmy rolą społeczną. Nie jesteśmy tylko elementem tego kontekstu społecznego. Podlegam tym różnym swoim uwarunkowaniom emocjonalnym, jakimś pożądaniom, pragnieniom, zachciankom, tej całej swojej cielesności. Ja nie mówię, żeby się od niej odciąć, ale ona żyje też trochę swoim własnym życiem, jest jakoś uwarunkowana, ale ja też nie jestem tą swoją cielesnością. Jestem gdzieś jeszcze poza tym. Jestem jeszcze czymś więcej. Czas upływa, jest początek, jest przeszłość i przyszłość, jest przemijanie, jest tego, ale czy ja jestem tylko elementem tego strumienia, który przemija, skoro potrafię o nim pomyśleć, skoro potrafię go nazwać, skoro potrafię przyjrzeć mu się z jakiegoś dystansu? No nie, jestem gdzieś poza tym. Cały ten ciąg pytań i odpowiedzi, które tutaj pokazuję, jakoś wyekstraktowany z tekstów stoickich, służy budowaniu granic własnego ja, pokazania, gdzie ja jestem i pokazaniu, co ode mnie zależy. Co ode mnie zależy na przykład w relacjach międzyludzkich, które bywają zaskakujące. Otóż, co ode mnie zależy? Ode mnie zależy to, czy zachowam się przyzwoicie, czy się zachowam nieprzyzwoicie. Coś się wydarza, ktoś mnie czymś zaskakuje, ktoś coś robi, ktoś z czymś przychodzi albo z czymś odchodzi. Czy zachowam się przyzwoicie, czy nieprzyzwoicie? To jest pierwsza rzecz, która ode mnie zależy. Ode mnie zależy, jak ocenię to, co się wydarza. Ode mnie zależy to, czy pozwolę, żeby mnie to wewnętrznie poruszyło, czy nie pozwolę, żeby mnie to wewnętrznie poruszyło. Jest taki znany stoicki greps. Nie należy się gniewać na bieg wypadków, nic ich to bowiem nie obchodzi. Musicie sobie Państwo zapisać, to bardzo dobre zdanie.
Nie należy się gniewać na bieg wypadków, nic ich to bowiem nie obchodzi. Nie ma co ulegać. Jeżeli gniewam się na bieg wypadków, jeżeli się na nie złoszczę, jeżeli się nimi podniecam, to ulegam złudzeniu. To ulegam jakiemuś złudzeniu. Otóż mam się uwolnić od tych złudzeń. Im bardziej się będę od tych złudzeń uwalniał, tym bardziej będę wolnym człowiekiem. Budując przez ten cały proces, który opisałem, buduję sferę mojej wolności. Buduję tą sferę, w której wiem, co ode mnie zależy, w której to ja trzymam cugle w dłoni, a nie wszechświat trzyma mnie w swoich rękach. Buduję coś, co Marek Aureliusz nazywa moją twierdzą wewnętrzną. To ja decyduję o czymś, czy się będę czymś przejmował, czy nie przejmował. To ja decyduję o tym, czy się czymś wkurzę, czy nie wkurzę. To ja decyduję o czymś, czy ulegnę jakiemuś pożądaniu, czy nie. To ja decyduję, i tu jest klucz programu, czy zachowam się w jakiejś sytuacji przyzwoicie, czy nieprzyzwoicie. Czy utrzymam wewnętrzny pion, o którym mówił Stockdale swoim żołnierzom, czy pozwolę, żeby on pękł, żeby się złamał. Jeżeli umiem wyraźnie tą twierdzę zdefiniować, jeżeli umiem ją wyraźnie nazwać. Nie ulegam złudzeniu. Im bardziej uwalniam się od złudzeń, tym więcej mam swojej wolności w swojej wewnętrznej twierdzy. Nauczanie stoickich wojowników polega na odwołaniu się właśnie do tego ciągu rozumowań. Ja się odwołam do takiej książki, profesorka amerykańska Nancy Sherman, wykłada w tej Naval Academy, napisała na podstawie swoich wykładów paroletnich książkę pod tytułem Stoic Warriors. Stoicy wojownicy, to takie dosyć dramatyczne. Myślę, że tych absolwentów pan spotkał, bo ona mówi tak, w tej chwili, gdy książka idzie do druku, moi uczniowie właśnie walczą w Iraku. Nie wiem, ilu z nich się przejęło tym, ale Nancy Sherman odnosi się do takich trzech tematów, których tylko zasygnalizuję. Po pierwsze, wojna to agresja. Tak? Wojna to agresja, wojna to gniew. Wojna to straszna furia, która ogarnia, gdy widzimy wroga, czy gdy musimy się z nim zmierzyć, albo gdy nie możemy sobie z nim poradzić, albo zwłaszcza gdy wróg jest podstępny. No, Amerykanie mają swoje doświadczenia, do których się mogą odwołać i chętnie odwołują się do sławnej masakry w Milai, gdzie żołnierze rozwścieczeni tym, że nie mogą znaleźć wietnamskich partyzantów, w takiej dzikiej furii mordują ludzi w jakiejś wiosce. Ja wiem, relacje z tej masakry chyba przesądziły o przebiegu wojny, bo wzbudziły gwałtowny ruch protestu. Gniew. Niszcząca, dewastująca siła, której nigdy nie należy ulegać. Seneca napisał wielki traktat o gniewie, który jest cały jakim wielkim manifestem przeciwko gniewowi. To jest ważne. Seneca był rzymskim myślicielem i rzymskim dygnitarzem i funkcjonował w społeczeństwie bardzo militarnym, w społeczeństwie, które było stale gotowe do wojny i było na wojnę. Mówi nie. Mówi o gniewie nie. Gniew nie. Wiecie państwo, w tym heleńsko-rzymskim świecie, w jego religii istniała taka trójosobowa postać, takie trzy postacie nazywane łącznie Eryniami, boginiami gniewu. To były straszne boginie. To były boginie, które człowiek przyzywał zawsze wtedy, gdy chciał się na kimś zemścić. Gdy uznał, że stała mu się krzywda i wzywał Erynie, żeby pomściły tę krzywdę. I Erynie ścigały do końca. Nie było zmiłuj. W mitologii greckiej nawet bogowie olimpijscy bali się Eryni. Bo wiedzieli, że jeżeli się do tej strasznej, ciemnej, prastarej siły ktoś odwoła, to już nikt jej nie zatrzyma. Jeżeli w warunkach bojowych ktoś się odwoła do gniewu, nic już go nie zatrzyma. On sam siebie nie zatrzyma. On już nie będzie wiedział, co robi. On nigdy nie postawi granic swoim działaniom. Co więcej, Seneca na różne sposoby analizuje, opisuje, jak bardzo uleganie gniewowi, uleganie tej strasznej, starej, mrocznej sile trwale zmienia myślenie. Tak? Jak ludzie wracają z wojny i ciągle są na wojnie. Tak? I nie wiadomo, co zrobią. I mamy całą wielką psychologię, czy nurt psychologii radzenia sobie ze skutkami tej wielkiej mentalnej zmiany. Nie. Stoicki wojownik wykazuje się rozumną walecznością.
Stoicki wojownik dobrze wie, co od niego zależy, co nie zależy, wie, że pojawia się coś złego i wykazuje się rozumną walecznością. Stawia tamę czemuś złemu, ale nie pozwala, żeby poniósł go duch zemsty. Rozumna waleczność to jest pierwsze ważne pojęcie. Rozumna waleczność wzbudzana w imię czego? A otóż w imię tego, o czym powiedziałem wcześniej. To jest jedna z podstawowych idei, które nam pozostały po stoikach. W imię mianowicie międzyludzkiej wspólnoty. O co walczę? O co walczył Marek Aureliusz? Marek Aureliusz przez 18 lat swojego panowania, przez 16 lat był permanentnie na wojnie. Od Iraku po dzisiejsze Morawy. Przy innych środkach transportu niż panowie używali. Jakoś sobie radził. A trzeba było się szybko przemieszczać. Nie było to lekkie życie. W imię czego Marek Aureliusz był przez 16 lat na wojnie? W imię obrony cesarstwa, które on postrzegał jako wzór międzyludzkiej wspólnoty poddanej prawu, poddanej szacunkowi dla ludzi, poddanej jakiejś ważnej wspólnej regule, której warto było bronić przed tym czymś strasznym i dzikim, co na to napierało. Do tego była potrzebna rozumna waleczność. Jeżeli by to nie była rozumna waleczność, jeżeli by wojownik uległ tej dzikiej, strasznej sile, która gdzieś czai się wokół, to złamałby zasadę, to sprzeniewierzyłby się tego, w imię czego walczy. To jest pierwszy ważny element formowania stoickiego wojownika. Drugi ważny element formowania stoickiego wojownika to jest radzenie sobie ze strachem. Są różne straszne rzeczy na świecie. Tak? Są różne straszne rzeczy, które zagrażają. Żołnierze Stockdale'a znaleźli się w sytuacji, w sytuacji strasznej. To jeszcze raz wróćmy do tego, czego Stockdale ich uczył. Czego macie się bać w tej strasznej sytuacji, w której się znaleźliście? Macie się bać tego, żebyście się nie dali upodlić. Tak? Żeby wasza wewnętrzna twierdza nie padła. Tak? Różne rzeczy można zrobić w obozie, różnym presjom można ulec, ale nie można się podle zachować wobec innych współwięźniów. To jest granica. To jest granica. Możesz ulec oprawcom, możesz powiedzieć różnych rzeczy, o których ci mówiono wcześniej w wojsku, że masz ich nie mówić. Powiedziałeś. Ale nie wolno ci zdradzić kolegi. Tam jest taka scena we wspomnieniach Stockdale'a, on opowiada, jak w celach obok siebie leżeli żołnierze, jeden wrócił. No wrócił po torturach i leży, nie tam, stuka do niego jak. On mówi, nie, po tym, co ja im powiedziałem, już nikt nie będzie chciał ze mną w obozie rozmawiać. A ten drugi mu odstukuje, ty, słuchaj, a myślisz, że wszyscy tutaj wokół to są dziewicami? Okazuje mu swoją żołnierską solidarność, tak? W tej strasznej dla niego chwili. Mówi mu, słuchaj, jesteśmy z tobą. To jest ten moment istotny. To jest to, czego trzeba się bać, a innych rzeczy nie bać. Bać się tego, że pozwolę, żeby tak mówiąc górnolotnie moje człowieczeństwo we mnie pękło. Póki ono nie pęka, to jestem znowuż po stronie tego czegoś, co nazwałem wspólnotą międzyludzką. Smutek. Zdarzają się różne rzeczy straszne, po których chce się płakać, a nawet się płacze. A giną ludzie, giną bliscy, giną towarzysze broń. Wszyscy zginiemy. Stoicy uczyli dwóch rzeczy. Mówią, tak to budzi rozpacz. Tak to budzi rozpacz, ale zastanów się, nad czym masz rozpaczać. Nad tym, co nieuchronne? Nie. Ciebie też to spotka. Ale masz współczuć tym, których to boli. Masz płakać razem z nimi. Masz się żalić razem z nimi. Masz brać udział w ceremoniach pogrzebowych. Masz im pokazać, że cierpisz razem z nimi, bo budujesz tym gestem to, co jest podstawowe. Międzyludzką wspólnotę. Jest takie stoickie hasło, które jakoś podsumowuje to wszystko, o czym chcę tutaj powiedzieć, co jest jakby zawiera w sobie całą ideologię, cały przekaz w tym kształceniu. Po łacinie to brzmi nec spe, nec metu. Bez nadziei i bez lęku. Bez nadziei. W niczym nie pokładam nadziei. Nie pokładam nadziei w tym, że coś się samo za mnie zrobi, że na Boże Narodzenie ktoś mnie wyzwoli. Nie mam żadnych złudzeń. I żadne nadzieje na przyszłe jakieś sukcesy nie napędzają mojego działania. I bez lęku. Nie boję się różnych rzeczy, bo wiem, czego bronię. Bronię tego swojego wewnętrznego pionu, bo tylko on jest ważny. Tylko tutaj może stać się coś złego. Dopóki w tych różnych zmiennych okolicznościach,
turbulentnych czasach, w zamęcie, w czymś niespodziewanym, paskudnym, podłym i dzikim, bronię swojego wewnętrznego pionu. To znaczy bronię w sobie zdolności do robienia różnych, do obrony międzyludzkiej wspólnoty, do tego, w jakich jesteśmy, do jakości naszych relacji, do tego, jak się komunikujemy, do tego, czy jesteśmy wobec siebie fair. Dopóki robię to, co powinienem zrobić w tej sprawie, dotąd nie mam się czego bać. I nie pokładam też w niczym żadnych nadziei, bo istotne jest tylko to, żebym teraz, w tej chwili, w tych czasach, w tych okolicznościach, w tym zamęcie, w którym jestem, spełnił ten swój obowiązek. I to jest klucz tego nauczania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Adamie, jedno pytanie. Akurat może dzisiaj, z uwagi na to, że jestem razem ze swoim katarem i zaziębieniem, to nie jest to temat, priorytet wieczoru. Ale chcę cię zapytać, czego się tam doszukałeś, bo właściwie kupuję 99%. Jeden procent mamy. Mi brakuje. Radość, twórczość, seks, zmysłowość, zabawa, fam. No wiesz, nie zawadzi. Ale to jako ty, czy jako stoik? Słuchaj, to są wszystko miłe i pożyteczne rzeczy, tak? Tylko, że nie na spełnianiu tych miłych, pożytecznych rzeczy to nie jest twoim zadaniem, jak tutaj stoisz teraz. Nie tego, nie tu się sprawdzasz. No dobrze. Ale może, wolno, proszę bardzo. Akurat dzisiaj tak się czuję, że to nie wchodzi w grę. Seneka, słuchajcie, nie, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Ten Seneka, o którym mówiłem, to wielki mędrzec, słuchajcie, Seneka w swoich czasach był najbogatszym człowiekiem na globie ziemskim. Mało kto sobie zdaje tego sprawę. Wielki mędrzec, bo Seneka, znaczy tak, wiadomo, że Seneka był bardzo bogatym człowiekiem już od początku, odziedziczył duży majątek, się świetnie ożenił, bardzo bogato i bardzo dobrze tym zarządzał. W swoich czasach był najbogatszym człowiekiem w Cesarstwie Rzymskim. Cesarstwo Rzymskie było największym imperium wtedy na świecie. Na świecie nie było już miejsca, gdzie można było wytworzyć porównywalną ilość bogactwa, stąd myślę sobie, że Seneka był najbogatszym człowiekiem na globie i umiał z tego korzystać, wiesz? Jest wiele śladów o tym, że korzystał w każdym z tych wymiarów, który cię interesuje i o których powiedziałeś. I wiesz co? On się w ogóle tym nie przejmował. I o to chodzi. No, dziękuję. Proszę Państwa, dużo mądrości i dużo czułości.